Dzień w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną w studiu Łukasz Adamski, publicysta sieci, krytyk filmowy. Dzień dobry. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co, ja się cieszę, że jesteś razem ze mną w studiu i zaczniemy od naszą rozmowę od poważnej sprawy. Cały czas sprawy, która jest szeroko komentowana, no i budzi wiele emocji, czyli relacje polsko-izraelskie. Wydawało się, że po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu tej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ale skierowaniu jej równocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, być może ten cały spór zostanie zażegnany. Czy masz takie wrażenie, że rzeczywiście tak się dzieje, czy nadal te emocje nie pozwalają jeszcze tego sporu zażegnać, te różnice zdań między Polską i Izraelem, ale też Stanami Zjednoczonymi? Myślę, że te emocje przez jakiś czas jeszcze będą buzowały, bo tutaj ta kwestia tej ustawy, tej nowelizacji do ustawy IPN-u, ona dotknęła naprawdę takich fundamentów, jeżeli chodzi o politykę historyczną Izraela. No nie zapominajmy, że Izrael to jest państwo. Znaczy, od razu zaznaczę, że Polska w tym sporze ma rację oczywiście, tylko teraz spójrzmy na stronę izraelską. Izrael powstał po Holokauście, tak? To znaczy, Izrael powstał w 1948 roku. Gdyby nie Holokaust, prawdopodobnie państwa Izrael by nie było albo by nie było w takim kształcie, w jakim jest. I Izrael też jest dotknięty przez to samo, co Europa, czy troszeczkę Stany Zjednoczone, czyli przez laicyzację bardzo głęboką. Jeżeli zanika religia, jeżeli zanika judaizm w tej przestrzeni publicznej, coś go musi zastąpić. I w Izraelu zastępuje go świecka religia, którą można nazwać taką religią Holokaustu. I ona właśnie przez to, że wchodzi na miejsce religii, no to jeżeli kiedykolwiek jest jakaś debata na temat tego Holokaustu, politycy izraelscy reagują bardzo agresywnie, bo to jest dotknięcie fundamentu ich państwa. I dlatego pod tym kątem trzeba bardzo delikatnie ten dialog prowadzić. Nie wolno się już w tej chwili moim zdaniem wycofać. Ja się zgadzam między innymi z Piotrem Skwiecińskim, który i w tygodniku sieci, i w polityce.pl pisał o tym, że już w tej chwili, jakkolwiek patrzymy na ustawę IPN-u, jakkolwiek oceniamy to, czy strona żydowska była odpowiednio poinformowana, tak, na te wszystkie niuanse, to nie można w tej chwili się cofnąć, no bo nie możemy pokazać słabości. Natomiast z Izraelem ten spór będzie trudny. Dlaczego? No to, co powiedziałeś, no mają wielkiego brata za plecami, Stany Zjednoczone. Ale z drugiej strony mówisz o tym, że jakby ta religia, w cudzysłowie Holokaustu, jest pewną podstawą państwa Izrael, ale dlaczego są takie różnice właśnie na poziomie pewnych faktów historycznych właśnie? No przecież też zwróciłeś uwagę na to, że my mamy tutaj w tym sporze rację. Z czego zatem wynika w ogóle to, że ten spór powstał? Nawet jeżeli Izrael rzeczywiście traktuje to wszystko w ten sposób bardzo poważny, jeżeli ktokolwiek rusza kwestię Holokaustu, no to od razu podnoszone jest larum. No ale przecież jeżeli my mamy rację, no to wydawałoby się, że nie powinno być żadnego problemu, przynajmniej po wyjaśnieniu tych wszelkich wątpliwości. Ja myślę, że to eskalowało w taki trochę przypadkowy też sposób. To znaczy ten tweet lidera izraelskiej opozycji był kłamliwy, co Konrad Kołodziejski pokazał też w naszych mediach, ale on też wynikał z walki wewnętrznej politycznej. To znaczy w Izraelu też odbywa się ciągła kampania wyborcza i granie tą właśnie kartą antypolonizmu w jakimś stopniu, niestety oni grają właśnie tą kartą. Zauważ, że przy tym całym sporze z Izraelem okazało się, że ta poprawność polityczna zarówno w Polsce, jak i w Izraelu naprawdę jest bardzo krucha. I w Izraelu wybuchł antypolonizm, o której może my nie wiedzieliśmy, nie chcieliśmy wiedzieć, że on jest, ale w Polsce też, jeżeli spojrzałeś na Twittera, kiedy rozmawiam z ludźmi, wybucha jakaś forma, może nie antysemityzmu takiego, jak mówiono, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, to nie jest tak, ale jakiś taki coś pękło w tych relacjach i z ludzi też ta taka złość się wylewa. I ja też zobaczyłem bardzo wiele tweetów, na przykład antysemickich, które zupełnie mnie zaskoczyły i przeraziły, bo nagle pomyślałem, wow, no to jednak te złe emocje są również u nas. Ja uważam, że trzeba ten zamknąć ten spór. Oczywiście nie możemy też cofnąć się, znaczy gdzieś tam w negocjacjach zawsze, jeżeli osiągamy kompromis, każda ze stron jest niezadowolona. Kompromis polega na tym, że wszyscy są niezadowoleni do końca. Natomiast musimy to załatwić też ze względu na interesy ze Stanami Zjednoczonymi, bo Amerykanie, dla Amerykanów Izrael jest najbliższym sojusznikiem, ale... Do Stanów Zjednoczonych za moment przejdziemy, ale chcę jeszcze zapytać cię o kwestię właśnie, którą przed momentem poruszyłeś, czyli kwestię tego, że właśnie w tym momencie, kiedy ta nowelizacja została ogłoszona, coś pękło. Po słowach też ambasador Izraela Anny Azari, coś pękło, ale
myślę, że taki wybuch tego wszystkiego, zarówno po stronie izraelskiej, jak i po stronie polskiej, te komentarze, ta pewna złość, to nie jest kwestia tej jednej decyzji, tej jednej sprawy, tylko gdzieś cała sprawa jest wynikiem pewnego narastania jakichś właśnie problemów. Czy też masz takie wrażenie, czy też masz takie zdanie w tej sprawie? Jeżeli tak, to gdzie dostrzegasz główny problem? No, główny problem na pewno w zaniedbaniach w polityce historycznej. To, że polskie rządy nie reagowały odpowiednio przez te ostatnie 30 lat na właśnie takie stwierdzenia jak polskie obozy śmierci, to teraz ma swoje konsekwencje. Więc na pewno to jest jeden z tych takich głównych punktów zapalnych. I no, Polacy mogą czuć się naprawdę oburzeni, jeżeli ktoś mówi, że Polacy jako naród brali udział w Holokauście, mimo tego, że przecież nikt nie zaprzeczy, że istnieli w Polsce szmalcownicy i różni degeneraci, którzy wydawali Żydów za pieniądze. Natomiast no, to jest właśnie na tyle problem drażliwy, który trzeba załatwiać takimi bardzo łagodnymi metodami. Ale no, dla Żydów również, tak? No, jednak wielu uratowanych Żydów, no, to inaczej, nie każdy jest Szewachem Weissem, tak? Który starał się budować te mosty między Polską a Izraelem. Zauważ, że to polska prawica jest najbardziej proizraelska i prosyjonistyczna w Europie. Lech Kaczyński w synagodze, to są te zdjęcia, które wszyscy pamiętamy. To my jednak jako Polska w Europie wspieramy politykę Izraela na Bliskim Wschodzie, gdzie ten antysemityzm dzisiaj jest przecież przykryty taką kołderką ładną, która się nazywa antysyjonizm, i on na lewicy jest bardzo mocny. Przy tym sporze przecież, który w tej chwili mamy z Izraelem, zauważ, że nie ma głosów radykalnej, skrajnej lewicy również w Polsce. Dlaczego nie ma tych głosów? Bo oni nienawidzą, a właściwie może nie tyle nienawidzą, oni nie lubią państwa Izrael i walczą z państwem Izraelem właśnie za politykę Izraela wobec Palestyńczyków czy wobec muzułmanów. Więc to jakby cały ten problem jest strasznie skomplikowany, bo moim zdaniem Izrael będzie potrzebował Polski na arenie międzynarodowej, kiedy przyjdzie do konfliktu z Iranem. Izrael coraz mocniejszy może mieć konflikt z Iranem. Na pewno Donald Trump, najbardziej prożydowski chyba prezydent od wielu, wielu lat w Białym Domu, stanie po stronie Izraela i Izrael w Europie będzie potrzebował przyjaciół. A Polska może być tym przyjacielem, bo my również, no, przynajmniej polski rząd ma takie samo spojrzenie na walkę, na wojnę z terroryzmem, jak Amerykanie i Żydzi. Może być przyjacielem, ale też nie musi. To wszystko zależy od tego, jak właśnie ta cała sprawa się potoczy, jak te relacje, napięte relacje dyplomatyczne zostaną wyjaśnione, czy będzie to wyjaśnione w sposób pozytywny, czy też nie. No i teraz właśnie wracamy do tego, do tych Stanów Zjednoczonych, które jak cień w naszej rozmowie cały czas gdzieś są za plecami Polski i Izraela. No i właśnie, wyjaśniłeś perspektywę Izraela, a teraz jak to wygląda z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Jak Stany Zjednoczone patrzą na nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej? No to też z dwóch punktów widzenia trzeba na to spojrzeć, bo z jednej strony są relacje z Izraelem. Nie zapominajmy, że zarówno lobby żydowskie, teraz to mówię w pozytywnym sensie, nie jakimś spiskowym, znaczy istnieje lobby izraelskie bardzo silne w Stanach Zjednoczonych i to lobby izraelskie bardzo mocno wpływa na Donalda Trumpa. Dlaczego? No dlatego, że Donald Trump zawsze był otoczony tymi środowiskami, a jego córka, ukochana Ivanka Trump, niektórzy nazywają, że to jest pierwsza dama prawdziwa w Stanach Zjednoczonych, ona przecież przeszła na judaizm, tak? Jej mąż jest Żydem, też miliarderem, więc pod tym kątem administracja Trumpa będzie na pewno bardzo proizraelska. Za Trumpem stoją również chrześcijańscy syjoniści. U nas w Polsce zapomina się, że chrześcijańscy syjoniści to są ci protestanci, którzy nie tylko politycznie wspierają Izrael, ale oni uważają, że Izrael trzeba wspierać ze względów biblijnych. To znaczy oni twierdzą, że kiedy Jerozolima będzie stolicą Izraela, a Donald Trump jako pierwszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych uznał, jako jedyny przywódca na świecie uznał Jerozolimę jako stolicę Izraela, dopiero wtedy nadejdzie stamtąd apokalipsa, która jest opisana w Apokalipsie świętego Jana. Więc pod kątem również takiego mesjanizmu i pod kątem właśnie eschatologii również chrześcijańscy syjoniści to odbierają. To jest kolejny problem. No i trzeci. Mieliśmy tą wypowiedź Rexa Tillersona, który powiedział, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone albo że są rozczarowane tą nowelizacją. Ale dlaczego? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych istnieje pierwsza poprawka do Konstytucji i w Stanach Zjednoczonych wolno na ulicach manifestować nazizm, komunizm i jakąkolwiek ideologię. To znaczy Amerykanie mówią, rób se co chcesz, ewentualnie będziesz pozwany w procesie cywilnym, to jest twoja sprawa, ale możesz być nazistą. I teraz oni mówią, zaraz, jeżeli ktoś neguje Holokaust, bo w wielu krajach negowanie Holokaustu jest karane.
W Stanach Zjednoczonych nie jest. Stany Zjednoczone jest jeden kraj, jeden z tych krajów, w którym możesz powiedzieć, że Holokaustu nie było. Powiedzą, że jesteś idiotą, że ktoś cię może cywilnie pozwać, ale państwo nie będzie cię za to ścigać. I tak samo oni uważają, no zaraz, no państwo polskie nie może ścigać historyków czy artystów, którzy mówią, że Polska brała udział w Holokauście. Inaczej z nimi to załatwcie, ale nie ścigajcie ich, no bo Amerykanie mają wbitą do głowy pierwszą poprawkę do Konstytucji, że wolno mi mówić największą głupotę. I jeżeli kogoś obrażę, no to on mnie cywilnie pozwie. A na głupotę najlepsza jest chyba edukacja i nauka. To tak, powiedział Tillerson. Tak naprawdę, właśnie. Tutaj te słowa Rexa Tillersona, sekretarza stanu USA, przywołuje. Ty się z nimi zgadzasz też właśnie w swoim artykule, ale taka nauka i edukacja to myślę też w pewien sposób wyzwanie dla kinematografii naszej, polskiej. Jakie są filmy właśnie traktujące o Holokauście w kontekście właśnie naszego spojrzenia na tę sprawę? Teraz z politycznego komentatora przechodzę na krytyka filmowego. Tak, dlatego mam tą koszulkę z Rocky Balboa. Konserwatystą. O, kiedyś muszę napisać tekst o tym, jak to Rocky Balboa jest prawicowcem tak naprawdę. No, w Polsce, jak wiemy, najgłośniejsze filmy, które dotykają właśnie kwestii polsko-żydowskich, czy tego, jak Polacy zachowywali się w Holokauście, no to są filmy negatywne, jeżeli chodzi o obraz Polaka. Film Ida, który ja uważam, że artystycznie jest to naprawdę genialny film, jest to film znakomity, który zasłużył na Oscara, no ale on również pokazuje, że Polacy zagrabiali żydowski majątek. Pokłosie, film bardzo zły artystycznie, najgorszy film Pasikowskiego w karierze, albo jeden z najgorszych, również pokazuje taki wręcz komiksowy obraz Polaków. No ale z drugiej strony mieliśmy na przykład film Sprawiedliwy Michała Szczerbica. To jest scenarzysta Róży Wojciecha Smarzowskiego, który pokazał, jak to na wsi w Polsce ratowali Żydów. Matka Szczerbica uratowała Żydówkę, o ile się nie mylę. Ja Szczerbic to mówił w wywiadzie, który z nim robiłem do tygodnika Sieci. I ona uratowała właśnie żydowską rodzinę, nie chwaląc się od tym. To znaczy Szczerbic właśnie mówił w tym wywiadzie z nami, że jego mama, nawet że w jego domu nie mówiono o ratowaniu Żydów, bo dla nich to był taki chrześcijański obowiązek po prostu. I ona ma swoje drzewko w Yad Vashem również. Agnieszka Holland w filmie nominowanym do Oscara W ciemności, gdzie również pokazała ten polski antysemityzm, ale ona również pokazała Polaków ratujących Żydów. Więc to nie jest do końca tak, że polska kinematografia nie mówi o naszym bohaterstwie, aczkolwiek moim zdaniem mówi za mało. I może za mało też w kontekście międzynarodowym, żeby te filmy właśnie miały ten wydźwięk w innych państwach. Tak, no jeżeli nie przebiło się do międzynarodowej opinii publicznej, że Polska to był jedyny kraj, gdzie była kara śmierci za ratowanie Żydów, no to jakieś zaniedbania w tej polityce historycznej, chociaż ja nie lubię tego stwierdzenia polityka historyczna, no ale jednak coś takiego istnieje, każde państwo kreuje tą politykę historyczną, są jakieś zaniedbania w tym. Ja oczywiście chciałbym, żeby te wątki właśnie o Polakach ratujących Żydów do tych filmów gdzieś tam przenikały. Przecież mieliśmy nie tak dawno film Azyl z Jessica Chastain, również o Polakach, którzy w zoo przechowywali, tak brzydko powiedziano, ratowali życie żydowskich sąsiadów. I to był film hollywoodzki z wielkimi gwiazdami. No Jessica Chastain w tej chwili jest jedną z czołowych gwiazd w Hollywood. I dobrze, że takie, że pojawiają się te akcenty, bo wiesz, często się mówi, zróbmy jakiś z Amerykanami film hollywoodzki. To nie do końca tak działa. No nie możemy powiedzieć Amerykanom, słuchajcie, zróbcie z nami filmy, bo Amerykanie rzadko kiedy w koprodukcję wchodzą. Mówił o tym Krzysztof Zanussi w tym studiu też kiedyś w wywiadzie. Ale można Amerykanów zainteresować pewnymi tematami. Tak jak właśnie było w przypadku historii w filmie Azyl. Wiele takich historii można przemycić w kinie hollywoodzkim, pokazując te niesamowite historie Amerykanów. Historia Pileckiego, tak? No to jest coś, w co pewnie większość widzów amerykańskich nie uwierzy. Powie, że to jest wytwór wyobraźni scenarzystów. No to jest jedna z historii, którą możemy ładnie, pięknie sprzedać światu, ale musimy to oczywiście robić w mądry sposób. No właśnie, w mądry sposób i takich filmów, takiego naszego działania w tej kwestii na pewno potrzeba. Łukasz Adamski, publicysta sieci Krytyk Filmowy, był moim i państwa gościem. Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. A już teraz, drodzy państwo, przenosimy się na konferencję Własność Mediów w Polsce. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Sarzyńska. Zapraszam. Mediów na Uniwersytecie.
Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a nie jako głos albo ani to rządu, ani to partii Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ uważam, że dyskusja taka swobodna, bez obciążenia tego w postaci tego, czy to za tym będą jakieś decyzje albo nie, czy państwo oczekują ode mnie jakiejś deklaracji, że będzie taka czy inna ustawa albo decyzja rządu w tej, a nie innej sprawie, no to to jest temat, który nie jest przedmiotem dzisiejszej konferencji. Ale nawiązując do tego bardzo interesującego materiału, który otrzymaliśmy, pozwolę sobie w 10 punktach, proszę mnie tutaj rozliczyć potem, czy to było rzeczywiście 10, króciutko po minucie skomentować, czy dodać, uzupełnić to, co autorzy tego opracowania nam przedstawili. Po pierwsze i najważniejsze, według mnie na podstawie wieloletniej mojej wiedzy, doświadczenia i obserwacji tego, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale i za granicą, brakuje nam do tej pory pogłębionych badań i dyskusji nad nimi w zakresie nie tyle ilościowej, jeśli chodzi o tytuły czy nawet pewną strukturę własnościową, ale w zakresie zasięgu i wpływu poszczególnych mediów na opinię publiczną. Pojęcie opinii publicznej medioznawcom jest znane i chodzi o wpływ na sposób myślenia obywateli, na ich deklaracje polityczne, na ich sposób dokonywania wyborów władz, nacisk na grupy nacisku na podejmowanie poszczególnych decyzji. W innych krajach, rzeczywiście tam, gdzie prowadzi się wieloletni monitoring wpływu mediów, badania jest bardzo szczegółowe, z jakich źródeł wyborcy czerpią informacje polityczne, krajowe i międzynarodowe, i co wpływa na ich decyzje polityczne, czy zmienili je w stosunku do poprzednich wyborów pod wpływem jakichś mediów i tak dalej. U nas niestety to jest w bardzo szczątkowej postaci i bardzo brakuje takiego jakościowego badania o tym, jaki jest wpływ poszczególnych mediów na opinię publiczną. Tutaj to się nie pokrywa z wpływem ekonomicznym, bo no, nie muszę w tym gronie mówić, że wpływ tabloidu na środowiska opiniotwórcze jest dużo mniejszy niż wpływ opiniotwórczej gazety czy opiniotwórczego radia w tym przypadku. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, brakuje nam analizy i w tej, którą nam przedstawiono, ale również w całym obiegu informacji w Polsce, brakuje nam analizy i wszystkich elementów medialnego łańcucha wartości i wpływu wzajemnego na siebie tych elementów. Podam taki przykład, pierwszy z brzegu, w tej chwili bardzo, można powiedzieć, na czasie. Mianowicie monopolizacja po stronie produkcji materiału źródłowego, na przykład praw do Igrzysk Olimpijskich, do transmisji Igrzysk Olimpijskich i czy innych wydarzeń sportowych, połączona z całym łańcuchem dystrybucji tych treści, czyli posiadaniem kanałów telewizyjnych i na końcu listą klientów, którzy będą płacić za dostarczanie tych treści. Tu jest to element bardzo mocno w dyskusji publicznej zaniedbany u nas i rzeczywiście nie analizuje się również w obiegu eksperckim szeroko tego, jaki ma wpływ to, że ktoś posiada cały łańcuch pokarmowy w mediach, począwszy od praw do treści, które są w tych mediach prezentowane, czy to będzie transmisja z Igrzysk Olimpijskich, czy na przykład prawa do jakiegoś programu, formatu programu rozrywkowego w telewizji. I na końcu, czy ma listę klientów, którym sprzeda to. No i widać wyraźnie na polskim rynku, że są tacy gracze tego rynku, ja już nie mówię tutaj o tym, czy to jest narodowość, czy nie narodowość, ale tacy, którzy dokładnie wiedzą, o co chodzi. Tutaj mówię o Discovery i TVN-ie, czyli Discovery posiadający Eurosport, płatny program sportowy o zasięgu międzynarodowym i uzyskujący w tej chwili na skutek fuzji z TVN-em prawa do kanału otwartego w postaci TVN-u, czyli prawa również do redystrybucji tego sygnału na innym polu od dotychczas posiadanego. I to oznacza oczywiście zepchnięcie do narożnika nadawcy publicznego w polskiej telewizji, który do tej pory
pory miał, ma kanał otwarty i możliwość prawa dystrybucji sygnału z wielkich wydarzeń sportowych, a teraz traci w pewnym sensie swoją przewagę konkurencyjną na rzecz prywatnego, międzynarodowego nadawcy o wiele większej sile biznesowej, ponieważ posiadającego ogromny kapitał, którym może przelicytować każdą stację tego typu jak Telewizja Polska w uzyskiwaniu praw do transmisji. Po trzecie, trzeba, to się wiąże z punktem drugim, kwestia właściwości Polskiego Urzędu Antymonopolowego w przypadku fuzji, zakupów, łączenia różnych elementów rynku medialnego. I tutaj to fakt, że Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został pozbawiony prawa decyzji w sprawie fuzji Discovery z TVN-em na rzecz Komisji Europejskiej, która orzekła, że to ona jest właściwa do rozstrzygnięcia, czy wolno było zakupić międzynarodowemu potentatowi stację telewizyjną posiadającą tak szeroki dostęp do widzów w Polsce w kanałach otwartych i zasięg na multipleksach, otwartych multipleksach cyfrowych, no to świadczy o tym, że jest tutaj bardzo poważny problem w postaci takiej, że nawet gdybyśmy chcieli wprowadzać pewnego rodzaju ograniczenia rozszerzające pluralizm mediów w naszym kraju i ograniczające kolonizację naszego rynku medialnego przez zewnętrznych międzynarodowych graczy o sile rażenia ekonomicznego wielokrotnie większej od tych, którzy są osadzeni na naszym rynku, czy nawet tych, którzy należą do narodu polskiego, państwa polskiego, jakim są media publiczne, no to jesteśmy w sytuacji dużej trudności prawnej międzynarodowej polegającej właśnie na tym precedensie, który został w tej chwili ujawniony. Po czwarte, polskie przepisy w tym względzie, czyli tak zwana ustawa dekoncentracyjna czy repolonizacyjna, o której się dyskutuje od 2 lat i której od lat jestem rzecznikiem i zwolennikiem. Uważam, że brak takich przepisów w polskim systemie prawnym w ciągu ostatnich 28 lat to jest poważne ograniczenie naszej zdolności do samodzielnego kształtowania naszej polityki wewnętrznej i międzynarodowej. To jest te szerokie reperkusje prawne, polityczne i międzynarodowe się ujawniają na innych polach właśnie, choćby kwestia ustawy, nowelizacji ustawy o IPN-ie i w kontekście jej ustawa reprywatyzacyjna pokazuje, że ustawa, ewentualna ustawa o dekoncentracji mediów może się spotkać dokładnie z taką samą, o ile nie silniejszą reakcją, która może spowodować różnego rodzaju perturbacje. Stąd proszę się nie dziwić ostrożności jakiemuś takiemu bardzo dyplomatycznemu rozgrywaniu tej sprawy. Ja tutaj nie jestem upoważniona do tego, żeby reprezentować tutaj zdanie czy to rządu, czy partii Prawo i Sprawiedliwość, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego kontekstu, który państwo teraz widzą na własnych oczach, jaki ma miejsce w przypadku ustawy o zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Po piąte, szkody poczynione przez 27 lat, można powiedzieć, nierówności dostępu do rynku medialnego środowisk poszczególnych grup światopoglądowych w Polsce nie da się odrobić w 2 lata. To jest materia o charakterze, można powiedzieć, organicznym. To znaczy, tego się nie da zadekretować, żeby cały świat medialny, który został w ciągu 27 lat ukształtowany z taką właśnie dysproporcją polegającą na słabości środowisk medialnych związanych z prawicą, konserwatystami, chrześcijańskimi czy katolickimi środowiskami. To jest sytuacja, w której odrobienie tego rodzaju strat w ciągu 2 lat, które mają miejsce od roku 2017 z niewielkim okładem, 2 czy 3 miesięcy, to jest po prostu niemożliwe. Musimy sobie zdawać sprawę, że dodatkowo na to nakładają się inne czynniki wzmacniające silnych, a osłabiające jeszcze bardziej tych słabych, czyli postępująca globalizacja i wzmacnianie ekonomiczne mediów o szerszym zasięgu powoduje, że osłabiane są i tak słabe już media o charakterze
powiedzmy, niezależnym, prawicowym czy konserwatywnym. Po szóste, szkody dotyczą także poczynione w ciągu ostatnich 27 lat, których się nie da odrobić, dotyczą bardzo niskich kompetencji medialnych polskiego społeczeństwa. Nasi rodacy, po pierwsze, w ciągu tych wielu dziesiątków, już w tej chwili trzeci dziesiątek dobiega końca. Jesteśmy społeczeństwem, które jest słabo poinformowane, nie korzysta z gazet, bardzo niskie czytelnictwo gazet, bardzo niski udział w korzystaniu z mediów o pogłębionym charakterze. To jest zjawisko, które jest bardzo groźne, nie ze względu na to, kto rządzi, tylko groźne ze względu na właśnie suwerenność polskiej opinii publicznej. To jest problem, który dotyczy właśnie słabości też, bo jeśli nie ma odbiorcy, który chce korzystać z takich mediów, który byłby tym naturalnym podłożem, na którym funkcjonują dobre media, dziennikarze, śledczy, kontrolujący władzę, dziennikarze, których stać na to, żeby pogłębionym reportażem popracować 2 miesiące. Właściciel, który się czuje niezależny od reklamodawców na tyle, że nie będzie musiał od nich uzależniać treści z tego, co prezentuje na swoim portalu internetowym na przykład, no to jest problem bardzo poważny, ponieważ jeżeli Polacy nie chcą płacić na media, nie płacą abonamentu telewizyjnego, nie kupują gazet, tygodników, dwutygodników, miesięczników, nie wyobrażają sobie tego, że trzeba za dobrą informację dobrze zapłacić. Nawet elity sobie tego w dużej części nie uświadamiają, w przeciwieństwie do innych krajów, no to mamy do czynienia z problemem, który jest bardzo poważny, nie dotyczy tylko jednych czy drugich światopoglądowo mediów, ale również dotyczy tego, jak silne, jak odporne na różnego rodzaju zabiegi kolonizujące naszą przestrzeń medialną jest nasze społeczeństwo, nasza wspólnota narodowa. W związku z tym to słabe wychowanie obywatelskie i słabe zainteresowanie kulturą i tabloidyzacja mediów, no to jest nasza, można powiedzieć, pięta achillesowa i ten brak wychowania do wspólnoty, odbudowanie tej wspólnoty, no to jest problem, nad którym się trzeba co do recept bardzo mocno zastanawiać, nie tylko tutaj, ale również w bardzo wielu innych środowiskach. Po siódme, to jest też ważne, że siła ekonomiczna wyborców szeroko rozumianej prawicy, muszę to powiedzieć jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest dużo niższa niż siła ekonomiczna wyborców o charakterze lewicowo-liberalnym. To ma znaczenie dla mediów, dlatego że zawsze kultura, dostęp do mediów czy do chęci zapłacenia za dobrą informację jest w dalszej kolejności w każdym budżecie każdego obywatela rozpatrywane niż to, czy ma spłacić długi, czy zapłacić czynsz. To jest pewnego rodzaju prawda oczywista, ale jednak bardzo słabo uświadamiana, że ta baza ekonomiczna ludzi o poglądach niekoniecznie związanych z głównym nurtem dominującym przez 27 lat jest słaba. Wreszcie po ósme, to też się wiąże z tym, co powiedziałam wcześniej, to jest słabość struktur państwa. To znaczy my nie mamy tego wypracowanego mechanizmu polegającego na tym, że mielibyśmy silne i odpowiednio finansowane media publiczne, ale również silny i dobrze finansowany i dobrze wyposażony w ekspertów urząd antymonopolowy, który mógłby reagować i również silne oprzyrządowanie eksperckie tych instytucji, które mają czuwać nad równością dostępu do mediów i nad rzetelnością prezentowanych przez nich informacji. To też jest bardzo poważny problem, na który trzeba zwracać uwagę. Po dziewiąte, powstaje bardzo negatywny efekt synergii pomiędzy wielkimi reklamodawcami o charakterze międzynarodowym, a strukturą mediów w każdym kraju. To jest obserwowalne nie tylko w Polsce, ale w Polsce szczególnie. Duzi wspierają dużych i międzynarodowych, w związku z tym zanik mediów lokalnych, słaba możliwość funkcjonowania ich w ogóle i coraz to idąca koncentracja na tym, co w centrali, tym, co w Warszawie, albo tym, co jeszcze lepiej na arenie międzynarodowej, a nie tym, co w Olkuszu, Rawie Mazowieckiej, czy
na przykład Jeleniej Górze. Także to jest bardzo poważny, negatywny efekt synergii. I wszystko to sprawia, że to otoczenie polityczne, to już ostatni punkt tego, co chcę powiedzieć, te warunki zewnętrzne nie sprzyjają ustanawianiu czy uregulowaniu kwestii własności. I ta, nie tylko zagranica, ale i krajowi potentaci, którzy zyskują na tym fakcie właśnie tego, że obejmują wszystkie elementy medialnego łańcucha wartości od praw do treści poprzez pakietowanie, a wręcz na listę klientów widzę postępowanie Polsatu, który właśnie kupił kolejny element swojego pakietu klientów poprzez zakup Neti. Czyli produkujemy, pakietujemy i sprzedajemy, mamy listę klientów, o których wiemy wszystko, bo wiemy, jakie produkty kupują do tej pory i możemy im sprzedać dodatkowe elementy. Czyli podsumowując, dyskusja i to, o co prosiła pani redaktor Hajdasz, dyskusja i wiedza o tym jest potrzebna. Potrzebne są badania kolejne i kolejne w kolejnych elementach uzupełnianie tego, tej wiedzy na ten temat, ale potrzebne jest też budowanie wsparcia eksperckiego, wsparcia społecznego, tego, co Felix Koneczny nazywał siłą społeczną, do zbudowania mocniejszej podstawy dla mediów, czyli pogłębiania świadomości, kompetencji o roli mediów ze strony naszych obywateli, tych słabszych ekonomicznie, którzy do tej pory nie doceniali tego, jak ważne jest to, że istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy tym, czy kupił gazetę daną, a tym, czy będzie miał dostęp do właściwej informacji. Ja to upraszczam, ale to dotyczy również kliknięcia na stronę internetową, ustawienia strony startowej w swoim tablecie i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, w telegraficznym skrócie, mam nadzieję, że to tylko rozbudzi dyskusję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł za tą bardzo inspirującą wypowiedź. W międzyczasie dotarł do nas pan przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Witamy serdecznie. I poproszę teraz o zabranie głosu panią Teresę Bochwic, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry państwu. Po tak wyczerpującym, chociaż z konieczności skrótowym przeglądzie właściwie całej tematyki związanej z własnością w mediach, spróbuję skoncentrować się na jednej ze spraw, która może była trochę mniej tutaj widoczna. Mianowicie pani tutaj, zresztą troszkę może nie chciałabym polemicznie specjalnie, ale żeby rozwinąć tę myśl. Pani poseł powiedziała, że tabloidy mają mniejsze znaczenie dla polityki, dla światopoglądu kształtowanego przez, ja mówię w tej chwili o prasie drukowanej, prasie, która wprawdzie jest nie tylko drukowana, ale również w olbrzymich rozmiarach funkcjonuje w internecie, o czym się nie myśli, prawda? Otóż prasa niemiecka posiada trzej właściwie gracze główni, wydają rocznie około 400 milionów egzemplarzy tych tabloidów rocznie, co oznacza miesięcznie około 33 milionów. 20 lat temu, wtedy były bardzo dokładne badania prowadzone na ten temat, kobiety kupowały 20 milionów egzemplarzy miesięcznie rozmaitych, no znają państwo tytuły, w każdym razie tabloidalnie pojmowanych magazynów. To były tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, prawda, rozmaitej jakości i technicznej, rozmaitej jakości treściowej. To oznaczało, że każda kobieta czyta około, dorosła kobieta, przynajmniej 1,7 takiego pisma miesięcznie, co najmniej.
I nie mówiąc o tych, które sobie pożyczają, czytają w różnych miejscach, gdzie to jest dostępne i tak dalej. To nie jest rzecz, którą można zaniedbać. To nie można po prostu tego zlekceważyć. To jest znacznie więcej niż nawet 700 tysięcy w szczytowym okresie Gazety Wyborczej. To jest znacznie więcej niż cokolwiek innego chyba w Polsce, jeżeli chodzi o prasę drukowaną. I to trzy koncerny, które praktycznie no, opanowały całkowicie ten rynek. Jakaś tam przyjaciółka gdzieś jeszcze się tam usiłowała utrzymać, czy Kobieta i Życie jeszcze jakiś czas. Wydaje mi się, że praktycznie wszystkie te pisma kolorowe dla kobiet zostały opanowane przez właśnie takiego właściciela. Oczywiście o kilku twarzach, czy może i kilkunastu w mniejszym zakresie. Otóż to oznaczało, że to przez kolejne 20 lat, bo dzisiaj właśnie mamy te 33 miliony, oczywiście tam jest trochę sportowych, motoryzacyjnych rzeczy, czytanych bardziej może przez mężczyzn, ale generalnie są to magazyny kobiece. Przypuszczam, że co najmniej nie spadła sprzedaż tych, co najmniej nie spadł wpływ właśnie rozumiany jako nakład na kobiety. To oznacza kształtowanie wizerunku kobiety, samopoczucia kobiety. To oznacza również wprowadzanie rozmaitego rodzaju mody. Mody, kto jest obciachowy, a kto jest dobry i ładny i ciekawy i tak dalej. Ale to na przykład wpływa w niesłychanym po prostu stopniu na, wiemy, że Polacy, na rynek farmaceutyczny. Wiemy, że Polacy chyba najwięcej na świecie leków kupują, na pewno w Europie. Ogromne ilości leków, paraleków, suplementów i tak dalej. To jest właśnie tam wyczytane. Ja od czasu do czasu kupuję, znaczy co miesiąc staram się obserwować kolejne tytuły, ich jest bardzo dużo, więc to się bardzo powtarza, to jest dla osoby nie bardzo zainteresowane, jest to strasznie nudne, chociaż czasami są tam bardzo ciekawe materiały. Otóż znaczna część tych pism jest zrobiona na zasadzie porad medyczno-kosmetyczno, jakichś takich związanych z samopoczuciem. I naliczyłam wiele sytuacji, kiedy jest 14, 15, 20 rodzajów leków, które trzeba wziąć w związku z tym, że się bierze poprzednie leki. Więc to jest cała ta impreza, te poszczególne wydania poświęcone są temu, żeby kupić kolejne lekarstwa, paralekarstwa lub rzeczy, które nam już zaszkodziły, a teraz kupujemy środek na to. Jest to po prostu olbrzymi rynek, to w ogóle nie jest reklama, prawda? To są porady. I to jeżeli chodzi o skutki finansowe, takie wydaje mi się, że bardzo dobrze widoczne w tej sprawie. Są też oczywiście, jest ten rynek proszków do prania, pralek, rozmaitych rzeczy, które jak wiemy już teraz dostajemy gorsze. Pierwszy raz afera w związku z tym, że te proszki i te różne środki gospodarstwa domowego są gorsze w krajach tutaj Europy Środkowej i Wschodniej, wybuchła w 2002 roku, no ale któż się wtedy tym zajął? Zajął się tym Fakt, zajął się tym Dziennik Bałtycki, o ile pamiętam, czytałam tam i po prostu zostało to zduszone w zarodku po jednym, dwóch artykułach na ten temat, kiedy już wydawało się, że producenci i importerzy zaczną się tłumaczyć z tego. To bardzo dobrze ta sprawa pokazuje, jak bardzo ubezwłasnowolnione są w tej sprawie kobiety, które stanowią o wiele więcej niż połowę rynku tego, prawda? Zarówno tych pism, jak i tych środków, ponieważ ciągle kobiety kupują głównie te rzeczy. I to również, były zresztą nawet do sądu podane sprawy, błędne informacje prawne w takich tabloidach kobiecych. Tam na przykład były porady prawne, pracownicze,
gdzie podawano rozwiązania, które wtedy obowiązywały w Niemczech lub w innych krajach zachodnich, a u nas jeszcze czy w ogóle nie były wprowadzone i nie miały żadnego zastosowania. Także kobiety były wprowadzane również w błąd tymi sprawami. I nie wspomnę tutaj o piśmie Brawo 2 i tam jakichś innych, które nam wychowały całe pokolenie młodzieży, prawda, przygotowanej do różnych rzeczy, ale w najmniejszym stopniu do życia w kraju demokratycznym, do posługiwania się samorządnością i rozmaitymi innymi doskonałymi urządzeniami, które już są nam dostępne w Europie i w Polsce. Więc to wynika zupełnie bezpośrednio z własności. To ja tyle na razie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani minister. I proszę o zabranie głosu pana redaktora Wojciecha Reszczyńskiego. Witam państwa. Jestem tutaj weteranem rynku radiowego w Polsce i jemu trochę poświęcę więcej uwagi. Rzecz jasna, tym bardziej, że ku mojemu zaskoczeniu w tym materiale, który jest dostępny dla państwa, jest tam wzmianka o mojej stacji, którą zakładałem w Warszawie, która nadawała tylko jeden dzień, bo została zlikwidowana przez Ministerstwo Łączności jako stacja piracka, działająca nielegalnie, także zaliczyłem przy okazji kolegium do spraw wykroczeń z najwyższą karą. Dzisiaj wspominam to z pewną satysfakcją. Proszę państwa, jestem również autorem wielu publikacji poświęconych mediom, szczególnie rynku radiowego. Próbowałem też w 1992 roku założyć i założyłem Stowarzyszenie Polskiej Prywatnej Radiofonii, które połączyło wszystkich nadawców, a większość z nich wówczas nadawała nielegalnie w oczekiwaniu na prawne regulacje. Oczywiście te stacje to były stacje małe, lokalne, skupiające ludzi, pasjonatów radiowych, wywodzących się ze studenckiego środowiska radiowego. Tam się zdobywa pierwsze szlify i większość radiowców ma to w swoim życiorysie. Natomiast na tym rynku od razu powstała pewne zróżnicowanie na lepszych i gorszych. Te dwie stacje, Radio Z i Radio RMF ogólnopolskie, które dzisiaj są własnością kapitału zachodniego, no one korzystały z przemian, jakie się wówczas dokonywały. Krótko mówiąc, Radio Z to było środowisko Unii Wolności Warszawskiej, Radio RMF środowisko Unii Wolności Krakowskiej z późniejszym ministrem spraw wewnętrznych Krzysztofem Kozłowskim, którym był szefem fundacji, która zakładała tę stację. Moja organizacja została bardzo szybko zlikwidowana, ponieważ była niewygodna zarówno dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak i dla ZAIKS-u, instytucji, która po dzisiejszy dzień jest monopolistą, jeśli chodzi o prawa autorskie. Myśmy przeciwstawiali się wysokim stawkom, które były potężną barierą w rozwoju prywatnych stacji radiowych. Było kilkanaście procesów. Sytuacja była niezwykle skomplikowana i trudna. Powiem tylko tyle, że w ówczesnym czasie dyrektorem ZAIKS-u był były dyrektor Departamentu Prawnego MSW. A więc wszystko pozostawało w pewnej rodzinie. Wspomnieliśmy tu, proszę państwa, o słuchalności. Słuchalność, no najważniejsze kryterium, ale o słuchalności decyduje zasięg terytorialny. O zasięgu decydują częstotliwości. A więc te właściwości eteru, przenikania się fal elektromagnetycznych. I tu też doszło do dysproporcji już na samym wstępie rozwoju naszego rynku radiowego, ponieważ wspomniane dwie ogólnopolskie stacje, które też nie miały koncesji prawa do działania, działały na podstawie jakichś dziwnych zaświadczeń, których nikt na oczy nie widział. Jednym słowem działały na zasadzie prawa kaduka. Ale korzystając z tej uprzywilejowanej swojej roli, otrzymały bardzo duże częstotliwości. To są częstotliwości rzędu 10 kW.
I one zdominowały rynek ogólnopolski radiowy. Trzecia sieć, o której trzeba wspomnieć, która powstała też w 1994 roku i też uzyskała koncesję Radio Maryja, to ta sieć po dzisiejszy dzień nie jest w stanie swoim zasięgiem dorównywać tamtym sieciom, ponieważ dysponuje małymi nadajnikami o małej mocy. Te dysproporcje, zwracam na nie uwagę, ponieważ one decydują o tym, jaka jest słuchalność, jaki jest wpływ na rynek, jakie są obroty reklamowe, handlowe i tak dalej. I tu błędna była zarówno polityka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no wiemy, to ciało niezwykle w burzliwy sposób się rozwijało, ale też Ministerstwa Łączności, które dysponowało tymi naszymi częstotliwościami. Chciałbym tylko powiedzieć, że stację budowałem po pobycie w Stanach Zjednoczonych, kiedy jako były pracownik, jako pracownik radia, polskiego radia, zobaczyłem, jak może wyglądać radio. Otóż pragmatyka amerykańska, studio, które jest w jednym małym pokoju, konsoleta, mikrofon, parę osób, telefon, kilka łącz telefonicznych. Wspaniała, piękna przygoda, coś na tej zasadzie jak studenckie studio radiowe. I w ten sposób radiofonia amerykańska rozwinęła się, że obok ogólnoamerykańskich sieci, dużych sieci krajowych funkcjonują stanowe, funkcjonują miejskie, osiedlowe, studenckie, dzielnicowe, a nawet dzięki filmom mogliśmy zobaczyć, że istnieją stacje radiowe ruchome, nadające dla jakichś tam kierowców czy piratów drogowych. Jednym słowem, bardzo spluralizowany rynek, który daje społeczeństwu amerykańskiemu szansę zaistnienia w eterze i powiększa sferę demokracji i pluralizmu. I właśnie o ten pluralizm zawsze mi chodziło, żeby społeczeństwo miało za pomocą mediów możliwość przekazania swoich poglądów, swoich uwag i żeby zaakcentowało swoje uczestnictwo w państwie, bo reprezentatywność społeczna jest niezwykle ważna. Równość szans rozwoju, o to też powinno dbać i Krajowa Rada, i media narodowe obecnie istniejące, i Ministerstwo Łączności. I powiem tylko tyle, że ja również sądziłem, że zmiany te zwane transformacją będą dawały szansę wszystkim obywatelom Polski. Nie czekałem z założonymi rękoma, zorganizowałem grupę kapitałową, a potem przygotowałem za olbrzymie pieniądze memorandum informacyjne i chciałem wejść na giełdę. Podzieliłem akcje, jak to się zwykle robi, dla grup uprzywilejowanych, dla innych i dla tych, którzy kupią akcje na giełdzie. No ale prawie 3 lata musiałem czekać na decyzję Krajowej Rady o rozszerzeniu mojej działalności. Po 3 latach podjęto decyzję i polegały one na tym, że konkurująca ze mną sieć ponadregionalna, bo udało się wprowadzić do ustawy to określenie ponadregionalna sieć, TOK FM otrzymała oczywiście najlepsze, najatrakcyjniejsze miasta. Ja musiałem się zadowolić Siedlcami, Zieloną Górą, nie uwłaczając mieszkańcom i słuchaczom tych miast. Ale już było widać, że to jest dzielone po prostu po uznaniu. A więc polityka Krajowej Rady, Ministerstwa Łączności, polityka państwa po prostu. W związku z tym nasze środowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich już 5-6 lat temu sformułowało swoje własne postulaty, jeśli chodzi o rynek medialny. Już powoli dochodzę do tych wniosków. Po prostu, będąc członkami Unii Europejskiej od 2004 roku, chcemy być krajem, którego rynek medialny wygląda i prezentuje się podobnie do innych krajów Unii Europejskiej. Dopóki będzie dominować kapitał zachodni, mamy prawo twierdzić, że jesteśmy skolonizowani i mamy prawo mieć obawy, że polska racja stanu wyrażana przez poszczególne media nie jest w odpowiedni sposób akcentowana. Chcemy po prostu mieć takie media, taką strukturę mediów w Polsce, jaka istnieje na Zachodzie. Nie ma w Niemczech przepraszam, może nawet jest jedna
amerykańska stacja, ale nie ma angielskich, nie ma we Francji niemieckich, nie ma w Anglii niemieckiej prasy i odwrotnie. Kiedy były próby wprowadzenia tego kapitału z jednego kraju Unii Europejskiej do drugiego, natychmiast pojawiało się w mediach oburzenie, protest. Obywatele krajów Unii Europejskiej chcą zatrzymać media w swoich rękach. Takie jest ich oczekiwanie, takie ich dążenie. To też wynika właśnie z racji stanu. A więc chcemy, żeby ten kapitał był zrównoważony w Polsce. Oczywiście z chwilą pojawienia się naszych postulatów odezwały się...